Back and Weight Yoga. Przygotowanie do stania na rękach z udziałem hamaka do aerial yogi. Tylko dla osób zaawansowanych, praktykujących aerial yogę na drugim, trzecim poziomie oraz klasyczną jogę. Zapraszam. Pamiętajcie, żeby w tych ćwiczeniach trzymać kluczowe zasady. Barki w dół od uszu, wypychamy się od całych ramion, aktywne barki. Aktywne plecy, środkowa część. Mocno zasysamy pępek do kręgosłupa, podbijając kość ogonową, spinamy pośladki. I z wydechem żebra do siebie. Aktywne mięśnie, zęba te przednie, tak jak w deseczce, czyli w tej pozycji. Nie wolno Wam się zapadać w jakikolwiek sposób. Przejdziemy sobie powolutku do desek w hamaku. Ja wchodzę, wkładając nogę od przodu, a możecie dowolnym sposobem. Włóżcie dowolną nogę i przejdźcie sobie do kręgu podpartego. Kolano pod biodrem. Rozciągamy delikatnie pachwinę oraz przedpóda długiej nogi. Będziemy je unosić. W tym ćwiczeniu również napinasz pośladek nogi, która jest w hamaku. I zanim przejdziecie do właściwej sekwencji, to chciałabym, żebyście w rozgrzewce umieścili właśnie ćwiczenia, które napinają pośladki i rozciągają cały przód nóg oraz pachwinę. Bardzo, bardzo powoli chyć sobie na przedramiona. Spleć palce dłoni, schowaj ostatni mały palec, wyrównaj go z drugim. Ustaw łokcie pod barkami. Aktywuj barki, odpychając się od ramion, od przedramion z maty. Podwij palce prawej stopy. Napinając brzuch, włóż sobie prawą stopę w matę. Jesteśmy w deseczce niskiej. Powolutku odpychając się od ramion, z wdechem wciągasz brzuch, aktywujesz mięśnie poprzeczne na wydechu. Żebra do siebie, zostajesz sobie z pośladkami w górze. I ty utrzymujesz od 3 do 6 oddechów. Poczuj, jak pracują twoje łopatki i barki. Nie zapadasz się w nich. Brzuch jest aktywny, a żebra ściągasz do siebie. Po 3-6 oddechach schodzisz do deski niskiej, odstawiasz przeciwną nogę na matę i rozciągasz sobie drugą. Rozciągasz na chwilę udo. Może się zdarzyć, że poczujecie kłucie w kolanach i wtedy lepiej będzie po prostu je ugiąć. Nie wyciągać zbyt mocno nóg z hamaka. Zostać sobie w tych wersjach tylko z uniesieniem pośladków w górę. Znowu, jesteśmy sobie w desce niskiej. Czekamy chwileczkę, a noga się rozluźni. Momencik. Ustawiamy nasze łokcie pod barkami, aktywnie odpychając się od przedramion. Czujesz, że aktywujesz barki, aktywujesz łopatki, górę pleców. Podwiń palce lewej stopy, wciągnij brzuch, odepchnij się od przedramion. Wyjdź do deseczki niskiej i od razu podciągam pośladki w górę, bez uczucia, że zrobisz mi koła. Mocny brzuch, żebra do siebie. Pracują całe plecy. Staraj się nie wypychać klatki piersiowej. 3 do 6 oddechów. I wracamy do deseczki niskiej. Odstawiamy kolano na matę. Delikatnie rozluźniamy nogę w hamaku. Odpoczywasz tyle, ile potrzebujesz. Teraz pokażę Wam wersję z unoszeniem nóg. Łokcie pod barkami, aktywne przedramiona, palce prawej stopy na matę, deska niska. Wychodzimy sobie pośladkami w górę i mocno zapierając się prawą stopą o hamak, unosimy lewą nogę. Wypychaj się od ramion, chowaj żebra do siebie. I chowamy lewą stopę w hamak. I znowu mocno wypychając się od lewej stopy, prawa noga w górę. Aktywujesz plecy, mocny brzuch, mocny, mocny, aktywny prawy pośladek, bez fikoła, trzymaj i wkładasz sobie prawą stopę w hamak, deska niska, wyciągasz powolutku tym razem lewą nogę, jak Ci się podoba, to się nie przejmuj. Pamiętaj, żeby zrobić tyle samo, relaksu na prawą, lewą nogę wydłużoną w hamaku. Pięknie, chwilka odpoczynku. Pamiętajcie, że tutaj w jednej serii w przerwach z nogą prostą zostajecie tyle, ile potrzebujecie, aż zejdzie napięcie z mięśni. Poczujecie, że macie siłę iść dalej. I
Powolutku przejdziemy sobie na proste ramiona. Dłonie rozszczepione. Doklejajcie je równomiernie. Nie może Wam się robić łódka i nie przenoście ciężaru ciała na nadgarstki. Doklejamy opuszki palców dłoni. Wychodzimy do deski wysokiej. Podwiń palce lewej stopy. Odepnij się od ramion i włóż po prostu sobie lewą nogę w nogę. Mocno aktywuj ramiona i z wydechem pośrodki w górę. Możesz patrzeć w dół na matę, jeżeli czujesz, że zrobisz koła. Jeżeli czujesz się bardziej pewnie, to na swoje stopy. Wciągaj brzuch, odpychaj się od ramion, aktywuj barki. 3 do 6 oddechów, żebra do siebie, spinasz pośrodek, ogon pod siebie. I powolutku do deski wysokiej. Wyjmujemy prawą nogę, odkładamy sobie na matę. Rozluźniamy lekko. Za chwilę przed nami unoszenie nóg w desce wysokiej. Pamiętaj, że musisz odpychać się od całych wnętrz dłoni. Zwykle ucieka nam kciuk i robi nam się takie wypychanie kostek kciuka w górę. Doklejajcie go. Mogą być nawet 2 oddechy, ale żebyście trzymali technikę, ok? Mocne ramiona, aktywne barki. I znowu dłonie pod barkami. Podwiń palce prawej stopy. Teraz czeka nas prawdziwy majstersztyk. Wyjdź w górę do deski wysokiej. Wciągając brzuch, unieś pośladki w górę, zaprzyj się prawą stopą o hamak i unieś lewą nogę. Poczujcie, że też pracują przodrzut. Mocny brzuch, wsuwaj żebra, lewa stopa w hamak i z wdechem. Odpychając się od ramion, prawa noga w górę. Mocny prawy pośrad, mocny brzuch, żebra do siebie i prawa stopa w hamak. Schodzimy do deski wysokiej, lewe kolano na matę. Odpocznij. To jest prawdziwy majstersztyk, słuchajcie. Na początku wytrzymacie tylko jeden raz. Nie możecie tracić koncentracji, musicie utrzymywać aktywne ramiona, odpychać się od dłoni. Takie dłonie, bez łódeczek. Musicie wypychać się z barków, oddalać je od uszu, wciągać brzuch, starać się, żeby suwać do siebie żebra, nie wypychać klatki i myśleć o napięciu pośladka w górze. Dlatego, tak jak przy staniu na rękach, myślicie o spinaniu pośladach, pośladów, tutaj, unosząc nogę, napinamy pośrad, nie puszczamy go luźno. Przygotowujemy się już do stania na rękach, bez ściany. I powolutku teraz możecie wyjąć nogę z hamaka, przejść sobie do pozycji dziecka, to jest nasz odpoczynek między seriami, możecie podłożyć dłonie pod czoło. Zostać tu na kilka oddechów, porozluźniać się, poczekać, aż całe napięcie zejdzie z ciała. Dla chętnych możemy wyjść w górę, włożyć sobie dłonie przez przód hamaka, zrobić pojedynczą pędelkę. Na każdym nadgarstku przesunąć się z ramionami pod hamak. I rozluźnić plecy, pobujać się tak, jak czujecie. Spokojnie. To jest nasza przerwa, nasz odpoczynek. Takich serii, które Wam pokazałam, robimy kilka, od 2 do 5. Zaczynamy od zwykłych desek, bez poruszenia nóg. Zróbcie je sobie po 2-3 razy w jednej, 2 seriach. I dopiero w kolejnej, 2. czy 3. serii zaczynacie unosić nogi w desce niskiej, a nogi w desce wysokiej, być może w 4., 5. serii. To zależy od naszego dnia, od naszego samopoczucia. Cały trening z aerial jogą, z hamakiem, pomoże Wam wzmocnić mięśnie pośladków, mięsień najszerszy, grzbietu, mięśnie stabilizujące łopatki. Mięśnie zębate przednie, mięśnie poprzeczne brzucha, mięśnie skośne. Aktywować troszeczkę przodrzut, 4 w unoszeniu nóg. I przede wszystkim przygotuję Was
do samodzielnego stanięcia na rękach, najpierw przy ścianie, później bez ściany. Dziękuję Wam bardzo. blackandwhiteyogablogs.com. Namaste. Zapraszam do Fitology na wszystkie poziomy Aerial Yogi. Namaste.